Siemano, z tej strony Pronotgracz. Dzisiaj odcinek po prostu znowu z pędzlem, więc siema. Siema. I tak naprawdę, widzowie, nagrywamy odcinek duo. Gramy sobie w ogóle po prostu duo, pogadamy sobie chwilkę i zwykłe duo z pędzlem. Ta, normalnie, więc tak naprawdę ciśniemy. Jak widzicie, trafił Kruka. Jak widzieliście na jego odcinku, no to macie, no kurde, Kruka trafił. A to jest twoja pierwsza legenda? Czy jak to tam wygląda? To jest pierwsza legenda, pomimo że już wcześniej dwa chromatyki trafiłem, a to jest pierwsza legenda, nie? Ja właśnie mam wszystkie chromatyczne, ale legendę tylko mam Spike'a, nie? Więc dlatego mówię, że że teraz legendarki, żeby trafić, bym chciał, bo mam się nie? Dlatego kurczę. Megaboxa, tak naprawdę ja wcześniej mi zawsze trafiałem z Big Boxów i najwięcej, a z Megaboxa ostatnio. A ja trafiłem mojego legendarkę, właśnie to jest śmieszne, że ja legendarnego Spike'a trafiłem z małej skrzynki. No, ja to z mojej skrzynki jeszcze nic nie trafiłem, ale na przykład mam ziomka, który w ogóle w BS-a sobie tak wrócił pograć. On teraz sobie małą skrzynkę i Leona trafił, także ciekawe, no. No, dlatego mówię. Tym jakby dla mnie, który sorry, bo dopiero grałem chyba czwartą, piątą gierkę, także... Nie, no, śmieszne. Luzik, luzik. Akurat ja bym chciał mieć też Kruka, jeżeli chodzi o postacie. Bo Kruk niby jest też fajny, ale Amber też jest kozacka, nie? O, Amber, kurde, mi tak ta postać, w sensie ja nigdy nie grałem, ale wiem, że ona jest... Jak ja widzę Amber, to wiem, że przegrywam. Ta Amber jest mega kozacka, jeżeli... Ja grałem ja grałem raz tą Amber, ale sam nie mam tej Amber, jeżeli chodzi o to. Te strzały ona zapuści, tak naprawdę lipa. Ten Kruk, kurde, on skacze, co nie, bo... Ta, tego ulta, no. O nie! O, ale mi ten... No, ale oni mają 6 klejnotów, o kurde, teraz będzie ciężko ogólnie z nimi pocisnąć, tak naprawdę. Postaram się skitrać, oj, trochę wszedłem z krzaków. Postaram się skitrać. Podskoczyć teraz może, bo to się pojawi za 3 sekundy. No, tak. Dobra, już jestem. O, no to nieźle odskoczyłem. Chciałem o nie. Ulta, żeby skoczyć najgorzej. Kurde, ciężko. Ale trzecie miejsce chyba mamy, to nie jest źle. Dobra. A mamy teraz jeszcze raz z tymi samymi postaciami, czy...? Tak, zagrajmy po prostu ponownie, tak naprawdę możemy zagrać. Dobra. Na tym kroku, no, widzę, że tym krokiem trzeba jednak blisko podchodzić, bo to taka postać, że na daleko to... On właśnie ma też to spoko, że on zatruwa, co nie? Tak, to jest właśnie to też dobre, to jest jak kurde Byron, nie? Byrona. No. Mi to zacznie denerwują, czasami masz loa, on cię trafi i myślisz, aha, nic, a tu jednak on cię zatruwa. Tak, no. Tak samo jak właśnie, jak Byrona trafiłem, jak nim grałem na tych małych pucharkach, tak rozwalałem wszystkich, bo jest naprawdę właśnie kozacki, nie? Dobra, ojojoj, ta Ems tutaj... Ems też jest właśnie, dobra, nie? To jest to. No właśnie. Dobra, ja chyba zaraz mnie nie postać, bo tym krukiem to jednak chyba taka otwarta mapa, to nie wiem, czy to jest ten... Kurde, ciężko też mam z tym, ale właśnie kruk nie wiem w ogóle, tak naprawdę, no duo nie, no kruk jest chyba dobra, ale właśnie inną mapę. O, ja nawet nie wiem, jaki kruk ma daleki jak daleko tam. O, dobra, porobiłem gościa, tutaj ulta miałem. Dobra. Oho, nie, dobra, Ems zapuściła to gówno, ja nienawidzę tego strasznie. No, Ems w ogóle, no... ale kurde, to masz taki zasięg? Nawet nie widziałem, ty. Ems ogólnie jest kozacka, ja naprawdę nie lubię grać przeciwko Ems, nie? To jest naprawdę ciężko. Gdy właśnie te 8 pucharków trzeba nabić na niej. O kurde. Dobra, sobie tutaj ustawię ulta, ja będę tutaj czekać, on pewnie ulta. Oj. Chyba wiesz co, ja tutaj bardziej poszedł na tą stronę. Tak, tutaj mamy ulta, ale on... Ems może ulta, co? Kurde, właśnie o tym chodziło. Dobra, wyskoczysz, to ginę prawdopodobnie. Ale trochę ich pobijałem, więc w sumie... Kurde. On tam ma... Kurde. Ale ciężko, ciężko będzie, ciężko fest. Nauczyć grać, to... No, ale też, kurde, mam teraz tak ciężko, bo tutaj są po lewej, tu jesteśmy po prostu na środku. Ja mam póki tam osłonę, próbuję ich tutaj ponabijać coś. Dobra, i to jednak nie był dobry pomysł. Nie, ta strefa to bardzo... Nie, ale mamy najgorsze miejsce, nie? Ja nie mogę. Dobra, ale chociaż zginie chociaż, co? A nie, myślałem, że zginie. No ja też zmienię, może ja właśnie wezmę tą Ems, bo tak kurde gadam na tą Ems, to może wezmę tą akurat Ems. Mam rangę zbiłem, czekaj. A ja bym sobie na przykład wziął... Kurde. Może ja sobie wezmę Piper. Co nie grałem dawno. Dobra. Albo coś. A wezmę sobie Piperkę, zobaczę jak mi tym pójdzie. Dobra. No. O, właśnie Piper też bym chciał, a ty też tam właśnie wiedziałem, że trafiłeś akurat Piper. Trafiłem też, Także, kurde, mi tych skrzynek ostatnio siadało tak, że nic z tych Big Boxów, tych Mega Boxów nie trafiałem. Coś tam z mega big boxa wpadło i tak kurde mówię, dobra, te mega boxy jakiś scam chyba jest. Tak. Po tym jak to powiedziałem, to live po tym nagle tak o, wpadają trzy razy z postaci jakichś rzędu. Tak, ale ogólnie też właśnie miałem dobry traf, ale teraz właśnie tak nie trafiam a kompletnie nic, nie? Ciężko. To jest ten idzie, pan, zawsze mieli ten pan Pei tagała cała. O kurde. Oj kurde, czy ja to wyjmę teraz? Oj, prawie trafiłeś. O, ale ciężko. O nie, ja może nie dałem do przodu. Oj. Ten no, akurat wiem, widziałem. Dobra, ciśniemy. Nie, ja nie mogę, ona ma wolny też szarp. No ciężko akurat, nie? Ją tak trafiać, trzeba tam... Wiesz co, mam jakąś ochotę zagrać tikiem. Może ten tik tu będzie dobry. Dobra, no zobacz w sumie, z ciekawości. No, trzeba wytestować. No, trzeba. Na tej mapie w ogóle nie grałem, także też nie wiem. No, ja ogólnie nie lubię akurat tej mapy za bardzo, jeżeli chodzi o tą akurat mapę na starcie. Czekaj na chwilę, ja też ktoś mnie woła. Dobra, ciśniemy, widzowie, zobaczymy. W ogóle szczelcie łapkę w górę, subika na kanale i pamiętajcie o tym, że w opisie jest link do Pędzla, więc tak naprawdę jeżeli ktoś jeszcze nie subuje Pędzla, to polecam dać suba. Dobra, Pędzel tutaj nam niszczy ten. Dobra, damy radę widzowie, to będzie wygrana. Jak wierzycie, to szczelcie łapkę w górę i napiszcie, nie wiem, napiszcie drzewo, jak wierzycie w nas, że uda nam się wygrać. To zobaczymy. Dobra, jestem sorry, ale taka akcja była. Dobra, luzik, tam pogadałem. Taka akurat, którym się nie spodziewał, ale już jestem także dobra. O kurde, dobra, prawie. Oj, dobra, wypuszczam głowę, nie ma co ryzykować. Oj, dobra, obili tą głowę, ale też się sfokusowali na niej, więc nie najgorzej. Dobra. Kurde, on będzie próbował tego klejnota wziąć, co? Tak, wiedziałem. Uważaj, oj, tutaj bij wyszła. Oj, tu może bardzo nieciekawy teraz. Spróbuj, o dobrze, o zwolniłeś ich, to jest git. Ale kurde mamy teraz tu ciężko, nie? Ginę. Tyle, nie? Nie, dobra, jeszcze jakoś uwinąłem tą rakietę w ogóle. Udało się! Najsik. No. Dobra, kozacko, mamy już 5. Nie, no możemy to ugrać, tylko że ten poko ma, nie? 14 klejnotów, więc naprawdę ciężko będzie akurat z tym. Wrzucę ich tam, staram się obrzucić. Ja dobra. Teraz nabić głowę kolejną, w razie czego na blisko. O nie. Rzucić, albo... O, chyba mi się nie zdąży nabić. A nie nabiła się ta głowa, dobra, ja tego poko zaatakuję głową. Dobra. Wysadzili ją. Też tutaj są po lewej stronie, więc trzeba też na nich uważać akurat. Dobra, to jest mi położone. Ja mam ulta, więc ja poczekam może, albo po prostu tego spike'a. O, dobra, kozacko. Dobra, no to tak naprawdę ja mam ulta, więc możemy pocisnąć zaraz. No to ja bym już cisnął. Wyszedłem trochę. O nie, zabiłem, ale tutaj... Ej, czemu on odpuścił? Co to się stanęło? Wygraliśmy, ej! W ogóle czemu? Co to jest za w ogóle gra? Co to się stanęło? Dobra, zagrajmy jeszcze raz, bo teraz chyba jakieś dobre duo. Ale... No, ale w ogóle co to się stanęło, nie? Dziwne właśnie, no, jakoś. Ciekawe akurat. Ale dobra, ciekawe, no bo ta Ems właśnie to ona zatrzymuje, tikiem sobie wrzuca. Tak, właśnie, nie? Jeszcze jak masz tego ulta i to zatrzymywanie się, to naprawdę jest kozacko. Oj kurde, że nie rzuciłem, dobra w sumie. Dobra, tutaj mam skrzyneczkę jeszcze na dole, więc tak naprawdę będziemy mieli chyba 3. Więc no, możemy pocisnąć, dobra. Ja mówię, naprawdę mi się dobrze tą Ems gra, nie? To jest naprawdę dobra postać. Ja też obrzucam gości, nawet chyba trafiłem, a nie zginął. Dobra. To jest Bedrock i Kiełek. Dobra, ej, no to powinniśmy też pocisnąć ich. Dobra, czekaj. Możemy spróbować, no. Nie, dobra, udało się. No, kozak, no i 5 ten. Dobra. O nie. Chyba leży. O kurczę. O nie! Ale nas pocisnęli, ale w sumie dobrze poszło. No. Dobra, ciśniemy jeszcze ostatnią rundkę, zobaczymy jak teraz nam pójdzie duo. Ale chociaż raz wygraliśmy, nie? Chociaż raz wygraliśmy nawet fajną gierkę, także... Tak, no ja wiem, że ze mną trudno się wygrywa, ale... Nie no, spokojnie, ze mną się korzy, ja naprawdę lamię czasami w tą grę. Ja teraz mam tak, że mi idzie. Najgorzej, jak zawsze to jest takie, jak pod odcinek to idzie tak samo, a jak sobie czasami sam odpalę na tej mi da tak jak... Tak, jak samemu to dobrze się gra, ale na przykład jak mam czasami live'y i gram z widzami, to na przykład czasami aż mi jest głupio jak mi idzie. Tak słabo czasami ten, nie? Moi widzowie już tam przyczajeni, nie wiem czy... Tak, oj, chyba tu mnie ten tarta robi. O kurde. Oj, tu tarta mówię, tu postacie mają mnie inne niki normalnie, to wcale. Dobra, ale tu uciekam tak, że to... O kurde, głowy nie wrzuciłem, źle głowy wrzuciłem. Oj, dobra, oni... Dobra, poszła... O, myślałem. Poszła na kogo innego, ta głowa na poko tam poleciała. W sumie dobrze nawet. O nie. Oho, ten... Ojojoj. Ojojojoj, ginę. O nie, ja też ginę. O kurde. Dobra, ale tak naprawdę... Dobra, to tak naprawdę... W sumie to wygraliśmy jedną gierkę, więc naprawdę nie jest źle widzowie. Tam chyba 3 razy były trójki, więc serio, ej, wbiłem w sumie karnet zadymiarski, więc tak naprawdę na odcinku jeszcze otwieram dużą skrzynkę, aby było śmieszne jakbym coś trafił, tak. Ale nie, nic nie trafiłem, nic nie trafiłem. Ale ostatni poziom? Nie, mam 53. A, myślałem, że skończyłeś karnet, dobra. Ja nie. Brakuje mi 27 gemów i też megaboxa otwieram. O, tak, to już pewnie na lewie. O, no to kozacko. No dobra, no to tak naprawdę macie w opisie, pamiętajcie, macie w opisie link do Pędzla, tak możecie mu tam szczelić łapkę w górę, subika na kanale. Więc dziękuję serdecznie jeszcze raz za kolejny odcinek z Pędzlem, więc tak naprawdę lajkujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, elo.